Dzień dobry, Ubasi Tarot Spokojnej Ścieżki. Zapraszam na rozkład tygodniowy osoby spod znaku bliźniąt. Majówkowy tydzień, 29 kwietnia, 5 maja. Pokażcie proszę karty. Rozkład. Będzie jeszcze karta opiekuńcza oraz karta pozytywnej inspiracji. Zapraszam serdecznie. Pokażcie proszę karty. Osoby spod znaku bliźniąt. Co na ten czas? Jak te energie się ułożą. Pokażcie proszę kartę. Rozkład. Dla osób spod znaku bliźniąt. No to patrzymy, co u Was w ten tydzień majówkowy. Wasze wewnętrzne nastawienie do tego tygodnia. Paść buław. To może tutaj będziemy podpierać serduszkiem, co w pracy, jeżeli oczywiście pracujecie, co tam karty, a może nie odsłaniam, poszukujący pracy, co w związkach, co singli ta majóweczka przyniesie i co warto, abyście wiedzieli, czego nie wiesz, a powinieneś wiedzieć. Jest to tutaj. Karty na bok. I serduszko może jednak odłożę. Weźmiemy słupaczek. Paź buław. Wasze osobiste takie wewnętrzne nastawienie w paziu buław. Zerknę jeszcze, czy widać. Czy się nie odbija światło. No to ta energia pokazuje zapał i chęci. Chcesz gdzieś pójść, chcesz gdzieś kogoś zaprosić, chcesz, żeby coś się działo, ktoś cię kusi do czegoś, no to idziesz za tym kimś. Ciekawy jesteś, ciekawa. Więc bardzo pozytywna energia, już bez względu na to, czy to wygeneruje błędy, czy nie, jesteś ciekawy. Optymistycznie nastawione i do spotkań, do wykorzystywania zaproszeń. Jakieś okazje tutaj się pojawiają. Coś rzeczywiście, ktoś tu mrugnie oczkiem do ciebie. Ty mrugniesz do kogoś oczkiem. Kuszą cię nowości. Kuszą cię nowości. I żeby po prostu coś się działo. Ci z Was, którzy pracują, co tam u Was? Siódemka buław. To taka karta asertywności. Nie wiem, czy odmówicie tego, że no, zostaniesz w pracy w ten weekend majowy. Nie, ponieważ coś tam, coś tam. To jest okazanie asertywności, obronienie własnych racji dla siebie. Więc to nie będzie zła karta, jeżeli oczywiście nie z uporem, nie nerwowo, tylko właśnie w taki asertywny sposób potrafisz pewne rzeczy odmówić, wyjaśnić z kimś i coś ustalić. Bronisz tu swojej energetyki, własnego zdania. To też jest taka karta czarowania, tworzenia bariery energetycznej, poczucia też ci z Was, którzy rzeczywiście musicie pracować i to nie rezonuje wcześniejszy przekaz, no to tutaj staracie się wybrnąć z sytuacji. Czujecie troszeczkę, że jesteście sami na placu boju, a moim zdaniem może trzeba wykorzystać jakąś tutaj okazję za propozycję od kogoś. Może zwrócić uwagę na to, żeby coś zrobić inaczej, żeby się nie zniechęcać, może kogoś wziąć do współpracy, nie przejmować się też tak bardzo, bo to też jest przejmowanie się zbyt mocno. Odpuść sobie, idź gdzieś na boczek, gdzieś tam wyluzuj. Może nie musi być aż tak poważnie, bo to też jest taka karta walki o wszystko i poczucia, że jestem sama na placu boju. Niekoniecznie tak musi być. Asertywność to jest oczywiście dobra cecha. To też jest dobrze, by wyjaśniać komuś swoje racje i stanąć w obronie własnych poglądów, własnej osoby. Taka Wam w pracy się energia pokazała. I to jest warte zwrócenia uwagi. Ale żebyście się nie czuli tacy, że jesteście sami, nie upierajcie się. Może można się troszkę oddalić, skorzystać z czyjejś pomocy, wyluzować troszeczkę. Ktoś Cię kusi do tego, żeby wziąć dłuższy urlop, to może trzeba skorzystać.
Zobacz, jakie masz możliwości. A co osoby szukające pracy? Niektórzy z Was chyba bardziej życiem rodzinnym są zajęci. Może pojawiła się ciąża i to zmieniło Wasze plany. No natomiast szukając tej pracy, będzie bardzo ważne wsparcie emocjonalne. Zrównoważenie tej energii emocjonalnej. No i pokazanie też tego dystansu do siebie, tego, że jesteś osobą przyjacielską, opiekuńczą, artystycznie uzdolnioną, że masz taki wewnętrzny instynkt, to może się naprawdę podobać. Że lubisz budować atmosferę odpowiednią w pracy, że wiesz w ogóle, czego tutaj chcesz i podążasz zgodnie z powołaniem niejednokrotnie. Propozycja może być, tylko ona musi być jakby w zgodzie z Wami. Związki. Macie tutaj kapłana, więc ważne sprawy. Może pokazywać tutaj związek bardzo, bardzo trwały, oparty o bardzo ścisłe takie zasady moralne, etyczne, ślub kościelny, potrzebę popracowania może nad jakimiś tematami. Skoncentrowanie się na tym, co dla Was obojga jest ważne. Dla niektórych relacji kapłan pokazuje rzeczywiście związek z kimś, kto jest dosyć specyficzny i niekoniecznie zbuduje z Wami trwały związek. Taka tutaj się relacja pokazuje. Niejednokrotnie też pokazuje tutaj doradztwo, potrzebę oparcia się o jakąś osobę, o godną zaufania osobę w kwestiach związkowych. Czy to jakaś terapia, czy rada, czy trzeba sięgnąć do źródła, do tych zasad, którymi się wcześniej kierowaliście, co jest w związku ważne, jak należy związek budować. Wspólna praca też nad relacją się tutaj pokazuje. Single, karta siły. O, single, tu niektórzy z Was to jesteście osóbki dojrzałe, doświadczone, wiecie, czego chcecie, wiecie, w co nie pójdziecie, a już na pewno nie w byle co i nie na siłę. Może być propozycja, dlatego że się spodobacie, może być duża doza takiej atrakcyjności fizycznej, niesamowitej atrakcyjności fizycznej, świadomość swoich potrzeb i chęć spełniania tych potrzeb. No, karta siły także mówi o tym, że potraficie zapanować nad pewnymi swoimi słabościami. Ale oczywiście to jest moc atrakcyjności i pewność siebie i Wy wiecie o tym i jesteście tego świadomi. Więc spodobacie się na pewno, może mieć na Was single wpływ kobieta spod znaku lwa. Okej, a co powinniście wiedzieć na ten tydzień? Piątka kielichów. Uważajcie, aby nie pielęgnować i nie koncentrować się na smutkach, wpadkach, rzeczach, które źle poszły, abyście naznaczali szczególnie w sferze zawodowej, widzę, granice ludziom. Jeśli ktoś Was gdzieś, nie wiem, krzywdzi słowem, czujecie, że coś jest za bardzo przekraczane, te zasady i granice Wasze, to żebyście je tutaj naznaczali. Nie żyli w smutkach, nie pielęgnowali tego, tylko podnieśli się, odwrócili, uwierzyli w szansę. Ale też jest coś takiego, że ktoś może przez Was płakać. Wiecie coś o tym? Pamiętajcie też, że jeżeli jesteście w tej karcie Pazia Buław i są jakieś pomyłki, jakieś potknięcia, nie należy się tym tak przejmować. Należy raczej to wyjaśniać. Myślę też, że jeżeli już w jakiejś kwestii mleko się rozlało, no to trudno, trzeba to wziąć na klatę i podjąć się tego i widzieć w tym szansę. Jeśli popadacie w jakieś smuteczki na tle jakiejś przeszłości, też warto by było już z tym kończyć, odwrócić się i szukać nowych możliwości, nowych okazji. Pozytywny przekaz, już mi świeczka jedna zgasła, ale tutaj mamy. Pozytywną inspirację proszę dla osób spod znaku bliźniąt. Karta bardzo pozytywnej energii. No co macie wiedzieć? Jeśli macie jeszcze w sercu jakąś żałobę, to warto już nie tak zapomnieć o tej osobie, jak puścić to wolno. Bo taka może być kolej rzeczy i trzeba to puścić wolno. Pozytywna energia jeszcze dla Was. Pierwsza karta jest.
No i jeszcze, co warto, abyście zaopiekowali ten tydzień majówkowy. Pokażcie proszę karty dla bliźniąt. Co warto, aby zaopiekowały. Co wyszło? Marzenia. A wy w ogóle lubicie myśleć. Lubicie myśleć. Idziemy. Pozytywne nastawienie. Przeczucie nazywa się przeczuciem, bo pochodzi od czucia i mieszka w brzuchu. Nie dziwota, że znów masz wątpliwości, skoro szukałeś go w głowie. A to tak bywa. Jesteście mocno osobami myślącymi, inteligentnymi, intelektualnymi. Macie też niejednokrotnie jakieś takie dwojakie myślenie. No, to co się tworzy, mętlik w głowie, tak? Głowa pracuje tu u was. Może trzeba zadbać tu o splot słoneczny. O to, żeby... Tutaj też jest taka energetyka ochronna do zastosowania na splocie słonecznym, mam wrażenie. No i nie tworzyć tego mętliku w głowie. Tutaj nie wiadomo, czy jestem za czy przeciw, mam wątpliwości. Zadbajcie też może po prostu o układ pokarmowy, a nie tak, żeby... A, może też być tak, że od nadmiernego myślenia, stresu trochę boli was brzuch i kręci wam w brzuchu, więc troszeczkę przestańcie się tak stresować i nawarstwiać myśli. Karta opiekuńcza marzenia. Myśl o rzeczach wielkich. Istnieją niewidzialne siły gotowe wesprzeć twoje marzenia. Dobrze. Pozytywnego, dobrego tygodnia wam życzę. Miejcie się dobrze. Odpocznijcie, jeśli możecie. Albo łapcie te chwile odpoczynku, jeśli tylko chwile wam zostały i nie macie długiego urlopu. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. No i oczywiście dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.